Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo lubię i zapraszam na otwieranki. Będziemy dzisiaj przeglądać nowości książkowe, które pojawiły się u mnie w przeciągu miesiąca. Część z nich przyszła jeszcze w grudniu, ale większość już w styczniu, ponieważ wreszcie wydawnictwa zainaugurowały nowy rok wydawniczy i zaczynają pojawiać się nowe, bardzo dobre, bardzo ciekawe książki. Mam tutaj na kolanach dwie kubki. Jedna kubka to powieści, druga to literatura faktu. I będę dzisiaj przeplatała, będę brała raz z jednego kolana, raz z drugiego. Zaczniemy od powieści, ponieważ na samym wierzchu umieściłam taką, którą już kiedyś czytałam. Czytałam ją parę lat temu, w starym wydaniu, ale zdaje się o takim samym bądź podobnym tytule, Eileen. Wydaje mi się, że wtedy nazywała się Ja jestem Eileen. Napisała tę książkę Otessa Moszwek i jest to opowieść o takiej szarej myszce, o takiej kobiecie, która niczym się nie wyróżnia, którą raczej traktowalibyśmy w pokoju jak element wyposażenia wnętrza. To taka młoda kobieta, która zajmuje się swoim coraz bardziej niedołężniejącym, także psychicznie ojcem, który pogrąża się w nałogu. Pracuje jako sekretarka w takim zakładzie poprawczym, czy też więzieniu dla młodocianych przestępców. I kiedy do tego zakładu przyjmują nową pracownicę, kobietę, która przyjeżdża z miasta i wydaje się tej naszej bohaterce taka zjawiskowa, mądra, inteligentna, błyskotliwa, pięknie ubrana, to ta za wszelką cenę próbuje się z nią zaprzyjaźnić. Co z tego wyjdzie? Nie zdradzę Wam, ale powiem, że ta książka była dla mnie dość wstrząsająca i ja pamiętam, jakie silne emocje towarzyszyły mi tej książce, a zwłaszcza jej zakończeniu. I wydaje mi się, a raczej nawet jestem przekonana, że powtórzę sobie lekturę, bo szczegółów nie pamiętam, a nawet gdy odświeżyłam sobie opis tej książki i zaczęłam sobie przypominać, to wróciły emocje, ale nie wróciły szczegóły, więc bardzo chętnie sobie odświeżę tę powieść. Druga książka to Kobieta, która widziała zombie. Brzmi jak tytuł powieści, ale jest to książka z działu literatury popularno-naukowej, literatury dotyczącej medycyny czy też pracy naszego mózgu. Profesor Guy Leszziner, takie ma trudne nazwisko, napisał książkę o tym, jakie dziwne rzeczy potrafi płatać nam nasz mózg. Mózg, który nas zwodzi, który sprawia, że nie możemy ufać swoim zmysłom, ponieważ na przykład, tak jak tytułowa bohaterka, widzimy zombie w miejscu naszej najbliższej rodziny na przykład. Mamy też tutaj inne przypadki, na przykład dźwięki pojawiają nam się jako sekwencja kolorów, albo też materiał ubrania powoduje ogromny ból, ogromne pieczenie. I tych przypadków ten profesor opisał w tej książce o wiele więcej. Ja bardzo lubię takie książki. Jeżeli żadne jeszcze nie czytaliście, to myślę, że najlepiej zacząć od klasyki, czyli od Oliviera Sacksa i od książki pod tytułem Mężczyzna, który pomylił swoją żonę z kapeluszem. Też tytuł brzmi bardzo zabawnie i niedorzecznie, ale profesor Sacks opisuje tam przypadki ze swojej własnej kariery medycznej i opowiada o ludziach, którzy doświadczyli przedziwnych rzeczy spowodowanych pracą ich własnego mózgu, bądź też odmową pracy niektórych części mózgu. Kontratak to książka koreańska. Ja rzadko mam okazję czytać literaturę niepochodzącą z Europy i Ameryki, ale tutaj skusiłam się na tę książkę ze względu na to, że zaintrygował mnie jej opis. To książka o młodej kobiecie, kobiecie urodzonej w 1988 roku, która ukończyła studia i z taką dużą nadzieją przystąpiła do pracy. Natomiast tę pracę ma niezbyt prestiżową. Ona cały czas
pragnęłaby wspinać się po szczeblach kariery, ale okazuje się, że nie jest to takie proste. I kiedy poznaje w pracy pewnego mężczyznę, zawiązuje z nim taki nienazwany pakt i zaczynają trochę się naśmiewać ze swojego miejsca pracy i pracodawców. Kontratak to prawdopodobnie książka o tym, jak zbuntować się przeciwko zasadom panującym na rynku pracy, przeciwko temu, że nie jesteśmy w stanie przebić szklanego sufitu. Wiemy, że takie sytuacje są bardzo charakterystyczne dla krajów azjatyckich, czy to dla Chin, Korei i także innych krajów, gdzie przede wszystkim jednak stawia się na mężczyzn, a kobiety w dalszym ciągu uznawane są za jako miły dla oka dodatek w pracy, natomiast nie jako równie wykształcone i kompetentne osoby, co mężczyźni. Kolejna powieść to Słabsi Sigrid Nunez. Ma bardzo fajną okładkę z papugą i ta papuga jest jedną z bohaterek tej książki. Słabsi opowiada o czasach pandemii i jak ta autorka ma w zwyczaju, jest to taka powieść, w której przeplata się fikcja literacka z jej własnymi przemyśleniami, na przykład na temat pracy literackiej, ale także na temat kondycji współczesnego świata. Tutaj jednym z bohaterów czy bohaterek jest papuga. Ona ma jakieś nawet imię i z tego co przeglądałam, dosyć często jest wspominana. Ta książka opowiada o słabszych, o tym, że czasami warto poświęcić odrobinę swojego czasu, swojej uwagi osobie, która jej potrzebuje i której wystarczy jedno dobre słowo, żeby poprawić chociażby zły dzień. Także ta autorka to jedna z moich ulubionych pisarek, więc myślę, że książkę przeczytam z dużą przyjemnością, tym bardziej, że kojarzy mi się z pierwszą przeczytaną książką tej autorki, czyli Przyjacielem, opowiadającą o przyjaźni autorki, pisarki z dużym psem, z takim łaciatym, biało-czarnym dogiem. No dobrze, to była Sigrid. To przechodzimy teraz na polskie podwórko, do głębokiego PRL-u. Cofamy się o 50 lat i wyjeżdżamy ambulansem na wieś. Ambulans jedzie na wieś. Z taką okładką, która zapowiada nam też treść tego reportażu. Ten ambulans to dentobus, którym stomatolodzy, czy studenci także stomatologii, wyprawiali się do miejscowości takich odciętych od cywilizacji, w których nie było przychodni czy gabinetów dentystycznych i tam zajmowali się uzębieniem Polaków. Niektórzy zmykali przed tym dentobusem, gdzie pieprz rośnie, ale inni ustawiali się w kolejce, żeby dokonać przeglądu, ale także koniecznych napraw. Tych napraw, z tego co tutaj wyczytałam, nie robiono aż tak bardzo dużo, bo w większości stan zębów Polaków 50 lat temu i może więcej był w tragicznym stanie. Najczęściej te zęby były wyrywane. Ci stomatolodzy uczyli także odpowiedniej higieny jamy ustnej, tłumaczyli do czego służy szczoteczka. Więc ta książka, której mamy jakieś zdjęcia, ale nie są to zdjęcia przerażających uzębień i stanu jamy ustnej Polaków, lecz raczej zdjęcia przedstawiające bohaterów, czyli dentystów, którzy podróżowali z misją po Polsce, ich trochę życie prywatne, także odwiedzane miejsca. Ta książka jest reportażem, który myślę przybliży nam trochę okres PRL-u, czas, który niektórzy z nas jeszcze pamiętają, niektórzy już nie i może chcieliby się dowiedzieć, jak wyglądało życie pół wieku temu, a wyglądało zupełnie inaczej. No i znowu przechodzimy do powieści. Morderstwo w Theatre Royal. Takie mamy taki tytuł, taką bardzo ładną okładkę, trochę kojarzącą się z czasem świątecznym, a już na pewno z zimą. I rzeczywiście, ta książka napisana przez Adę Moncrief
opowiada o Bożym Narodzeniu 1935 roku. W londyńskim teatrze wystawiana jest sztuka, taki objazdowy spektakl opowieści wigilijnej Dickensa i jeden z głównych aktorów, ten, który gra Scrooge'a, pada trupem na scenie. Początkowo wydaje się, że to atak serca, ale znajdująca się na sali dziennikarka Daphne King uważa, że ktoś pomógł temu aktorowi zejść z tego świata i wszczyna takie prywatne śledztwo. Mam nadzieję, że będzie to książka, która dostarczy wielu takich pozytywnych wrażeń, mimo tego, że kryminał, ale coś czuję, że jest to taki kryminał typu dawnego brytyjskiego, czyli typu Agatha Christie, bez jakichś wielkich rozlewów krwi, wielkich napięć, a raczej dla czytelników uważnych, bystrych i inteligentnych. I teraz trafia nam się kolejna książka związana z morderstwami, czyli Seryjni mordercy. Jest to książka napisana przez Roberta Resslera z pomocą jakiegoś tam innego pisarza, ponieważ Ressler nie jest z zawodu autorem czy pisarzem, on z zawodu jest policjantem, agentem FBI, który wraz z Markiem Douglasem prowadził śledztwa uwiecznione w serialu Mindhunter. Oni jako pierwsi wymyślili nazwę Seryjny morderca, a także pokusili się o to, żeby przeprowadzić serię wywiadów z tymi seryjnymi mordercami, którzy oczekiwali na karę śmierci, ponieważ chcieli poznać sposób działania umysłu takiego okrutnego, psychopatycznego zabójcy, aby dzięki tej wiedzy móc profilować potencjalnych sprawców, by móc poczynić krok w stronę szybszego rozwiązywania różnych spraw o zabójstwo czy o morderstwo. I z tego, co tutaj widziałam, Ressler opisuje kilka spraw, w których brał czynny udział. Nie ma tutaj także fotografii, no ale to będzie reportaż prawdopodobnie dla ludzi o silnych nerwach, ponieważ sprawy, w których brał udział, to nie jest bezkrwawa śmierć aktora na scenie teatru, tylko bardzo często bardzo krwawe, okrutne, brutalne zbrodnie popełniane czy to na dzieciach, czy na niewinnych ludziach. Także jeżeli lubicie takie historie true crime, prawdziwa zbrodnia, to jak najbardziej czytajcie. Ja przeczytałam kilka książek napisanych przez jego partnera, Douglasa, natomiast nigdy nie czytałam książki napisanej przez Resslera, więc dlatego się pokusiłam, żeby zobaczyć też inny punkt widzenia. I jeszcze jeden kryminał, który nam się tutaj trafił, poświąteczne morderstwo Ruperta Latimera. Te książki i te o teatrze i ta tutaj przyszły do mnie już po świętach, pod koniec roku, a powiem Wam szczerze, że z przyjemnością przeczytałabym je w czasie świąt, bo zazwyczaj lubię przeczytać sobie taki kryminał retro dziejący się w okresie świątecznym, właśnie w czasie, kiedy mam jeszcze choinkę, kiedy sama jestem w nastroju świątecznym. No ale trudno, przeczytam prawdopodobnie je jeszcze tej zimy, więc wszystko dobrze się skończy. Tutaj mamy historię, która także opowiada o świętach. Wujek Wills. Wujek, który jest rubaszny, zabawny, generalnie wszyscy go lubią, przybywa na święta, ale następnego dnia rano, w Dzień Bożego Narodzenia, zostaje znaleziony martwy gdzieś tam w ogrodzie w ubraniu świętego Mikołaja. I po domu oczywiście, a ten dom widzimy dosyć taki duży, jest to jakaś rezydencja, zaczynają krążyć policjanci, zaczynają zbierać zeznania, odciski i inne ślady. Kto chciał zabić tego zabawnego, rubasznego wujka? Ja tego nie wiem, ale na pewno dowiem się po przeczytaniu tej książki, którą już teraz Wam polecam. Książka, na którą teraz patrzę, także opowiada o zbrodni oraz o masowym zabójcy. Ostatni dzień na ziemi Davida Vana.
To wyjątkowo reportaż, a nie powieść. O Davidzie Vanie opowiadałam Wam już wielokrotnie. To jeden z pisarzy, który robi na mnie największe wrażenie. Tutaj przypomnę Wam okładki jego poprzednich książek, z których trzy uwielbiam. Nie uwielbiam tylko jednej, czyli Halibuta na Księżycu. To nie jest zła książka, ale to nie jest książka, którą kocham. Mam nadzieję, że w wydaniu reportażowym David Van zrobi na mnie równie wielkie wrażenie. A opowiada o mężczyźnie o takim swojskim nazwisku, który nazywał się Steve Kaźmierczak i w 2008 roku dokonał strzelaniny na Uniwersytecie w Illinois. Zabił i ranił kilkadziesiąt osób i opinia publiczna poznała go jako wzorowego studenta. Studenta, który został nagrodzony nagrodą dziekana. Co skłoniło tego mężczyznę do takiego desperackiego czynu? Czy wszystko to sobie zaplanował, czy też działał pod wpływem impulsu? David Van opowiada o tym ostatnim dniu Steve'a Kaźmierczaka i opowiada o tym, co się wydarzyło, ale także o tym mężczyźnie. Myślę, że to będzie bardzo dobra książka. A teraz informacyjnie bardziej, ponieważ chciałam Was poinformować, że ukazała się ostatnia, finałowa część trylogii Karin Smirnow pod tytułem Wracam do domu. To jest taka rozpisana na trzy tomy powieść o bracie i siostrze. Ta siostra to kobieta, która jeździ. W pierwszej części pojechała do brata i kiedy złożymy sobie wszystkie trzy książki z serii, to ta droga, która się wije, będzie połączona i ona będzie dalej szła. Wygląda to naprawdę fantastycznie, jest świetnie przemyślane pod względem graficznym, ale treść samej książki także bardzo mi się podobała. Ja przeczytałam na razie tylko pierwszy tom, ale drugi i trzeci mam już w domu i chciałam Wam powiedzieć, że warto tę trylogię przeczytać, jeżeli lubicie historię o trudnych rodzinach, o trudnym dzieciństwie, o tym, jak dorośli ludzie radzą sobie z traumami, które przeżyli jako kilkulatkowie. Także ja jestem bardzo zaintrygowana kolejnymi częściami i na pewno wkrótce je przeczytam, ponieważ szczerze mówiąc czekałam na ukazanie się ostatniej części, żeby móc je przeczytać jedną po drugiej, żeby dotrzeć do finału tej historii. Historii, która trochę jest dołująca, ale jednocześnie bardzo taka życiowa i bardzo dobra pod względem literackim. Ostatnia książka, którą dzisiaj przygotowałam, to biografia. Biografia kobiety, którą pamiętam sprzed wielu, wielu lat, myślę, że ponad 20. Kobiety, która była ekspertką od mody i takim człowiekiem, który zasiadał zawsze w pierwszym rzędzie na różnych pokazach. Mowa o Anne Wintour, która przez wiele lat była, być może dalej jest, ale tego nie wiem, redaktorką naczelną amerykańskiego Vogue'a. To kobieta, która kryje się za tą długą grzywką i ciemnymi okularami, zazwyczaj właśnie w takim wydaniu ją zobaczymy, jest bardzo tajemnicza. Niewiele wiemy o jej życiu prywatnym i o tym, jaka jest. Nie wiemy, ponieważ ona nie dopuszcza ludzi do siebie bardzo blisko. Ale ta biografka, ta kobieta, która napisała tę książkę, czyli Amy O'Dell, dotarła do współpracowników, byłych współpracowników Anny Wintour i porozmawiała na jej temat. Mamy tutaj w bibliografii, w przepisach bardzo dużo odnośników do rozmów, które odbyła autorka, bądź też rozmów, które przeczytała na temat tej naczelnej Vogue'a, więc możemy zakładać, że będzie to bardzo rzetelnie napisana książka. Anna Wintour to też taka osoba, którą gani się za to, za co chwali się mężczyzn. Anna Gacek napisała tutaj na skrzydełku bardzo ciekawą rzecz, że najsłynniejsza redaktorka krytykowana jest za wszystko, co podziwia się u mężczyzn. Ambicję, determinację i perfekcjonizm. Także jeżeli lubicie opowieści o takich silnych kobietach, o kobietach, które
własnymi siłami wyszły na szczyt i które na tym szczycie bardzo długo pozostały, które mogą konkurować z mężczyznami, to bardzo gorąco Was zachęcam. Gdybyście jednak liczyli na to, że w książce pooglądacie sobie zdjęcia z wybiegów czy jakieś rozkładówki na przykład, to nie. Okazuje się, że w tym wydaniu nie ma ani jednej fotografii. Nie ma także żadnej fotografii bohaterki tej książki, a to pewnie dlatego, że biografia oczywiście nie jest autoryzowana. Także biografka nie miała dostępu do prywatnych archiwów swojej bohaterki. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że zainteresowałam Was książkami, które ostatnio trafiły na moją półkę. Napiszcie mi, które z nich znaleźlibyście chętnie na swojej półce, na swoim podręcznym stosiku, co chcecie przeczytać. A ja teraz się już żegnam i zapraszam Was na za tydzień we wtorek o 18:00. Do zobaczenia. Pa, 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 pa.